Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy serdecznie po raz kolejny na Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy temat naszych rozważań zaczerpnięty jest z księgi proroka Amosa, a nosi tytuł Szukajcie Pana i żyjcie. Chcielibyśmy, jak to zwykle czynimy, rozważania nasze rozpocząć modlitwą, do której zapraszam Olenkę. Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, za to, że zebrałeś nas tutaj wszystkich razem. Prosimy, żebyś napełnił nasze serce Duchem Twoim Świętym. Bądź z nami. Dziękuję za wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ja mam na imię Janusz, a razem ze mną dzisiaj w studium uczestniczą, biorą udział Igor, Olenka i Łukasz. Temat nas dosyć jest, myślę, trudny. Mówię to na podstawie tego, co tydzień temu studiowaliśmy, początku księgi Amosa i jego proroctwa. Trudny, nie wiem z jakich powodów, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że coś takiego czujecie. Chyba dlatego, że dotyczy nas pewnie osobiście i naszych problemów i czasów, w jakich my jesteśmy. Sam tytuł już jest dosyć taki ciekawy. Szukajcie Pana i żyjcie. Czyżby odnalezienie Pana groziło śmiercią? Wydaje się, że no, Pan Bóg, jak to w niektórych księgach mniejszych proroków, do której należy Amos, Pan Bóg wzywa nas do pewnego procesu opamiętania. I to szukanie Pana Boga ma bardzo głębokie znaczenie. Ono zwykle wiąże się z tym, że człowiek wcześniej tego Boga nie szukał, prawda? A jak go nie szukał, no to jak to zwykle w życiu bywa, po prostu go zapomniał. No a jak się Boga zapomni, to się często go nie zna. Więc jest to taki łańcuch wydarzeń, który odciąga człowieka od tego, co prowadzi go do zbawienia. A Bóg chce w pewnym momencie interweniować, czy też może czuje się zobowiązany, żeby interweniować ze względu na człowieka, nie na siebie, tylko na człowieka, żeby mu pomóc. I mówi do niego, no zatrzymaj się, odwróć się wreszcie i zacznij mnie szukać, a wtedy odnajdziesz to, co jest dla ciebie najcenniejsze. Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj pomoże nam uzmysłowienie sobie tej sytuacji, w jakiej znalazł się Amos, kiedy te słowa mówił. Mówił to do ludzi, którzy w jakiej relacji byli z Bogiem? Raczej kiedy przeglądniemy od samego początku księgi Amosa, to widzimy, że pierwsza treść, najważniejsza zresztą, dominująca część całej księgi Amosa jest po prostu przesłanie, które raczej mówi o tym, że naród izraelski, tak samo zresztą i Judy, przekroczył prawo przeciwko Panu Bogu. I z tego względu Pan Bóg zsyła różnego rodzaju kary na cały naród izraelski. I co ciekawe, pokazuje też, że oni są nieświadomi tego, w jakim stanie się znajdują. Zresztą też potem dalej będziemy też mówić na pewno w lekcji o tym. Ale mi się wydaje, że tutaj ważne jest, że Pan Bóg postawia ich, czyli Izrael i Judę, na równi z wszystkimi innymi narodami. Tak? Czyli najpierw jak są przekleństwa wobec narody ościenne Izraela i Judy, potem dokładnie tak samo, takie samo przekleństwo jest wobec Izraela i Judy. Czyli pokazuje, że wszyscy są na równi. Nazwać członka narodu Bożego krową baszańską to chyba nie było zbyt przyjemne. To świadczy o tym, że ci ludzie jednak byli dosyć daleko od Boga. I w takim stanie spotkanie z Panem musiało się skończyć jednoznacznie tylko śmiercią. Prorok tutaj mówi to po to, żeby tych ludzi uratować, żeby ich przygotować. Jakie tutaj rady widzimy przez Amosa udzielane
tym ludziom, do których był posłany. Co im każe robić? Jakich wyborów dokonywać? No, na wstępie myślę, warto odnieść się, tak, księga nie jest taka krótka, więc tych rad troszeczkę jest. Ona się zaczyna niejako ostrzeżeniem i dla Izraela, i dla narodów pozostałych. No ale też i Pan Bóg mówi przez Amosa, proroka, co można zrobić, żeby no, tego Boga odnaleźć. Przede wszystkim mówi, że człowiek rozumny, czyli myślący, powinien mieć miejsce na Boga w życiu. W piątym rozdziale czytamy w 13 wierszu, że przeto kto rozumny, niech milczy. Tak? No, o co w tym chodzi? Człowiek, jeżeli na przykład ktoś go postawi w stan oskarżenia, to zwykle na wstępie ma dużo do powiedzenia. Ależ ja jestem niewinny, ja zawsze się wytłumaczę. Przecież ja nic takiego złego nie robiłem. To byli Izraelici, naród wybrany, więc oni powinni czuć się no, powołani, tak? Więc mieli sporo powodów, żeby nie milczeć. A Pan Bóg mówi, kto rozumny, niech milczy. Czyli oszczędźcie mi tych wszystkich waszych wymówek, kłamstewek, zostawcie to wszystko na boku, tylko pozwólcie, albo może inaczej, spójrzcie na siebie uczciwie, kim jesteście. Ja was dzisiaj powstrzymuję, ja do was wołam, bo ja wam chcę pokazać, kim naprawdę jesteście. Tak, dziękuję bardzo. Następna rada, która zresztą jest tutaj tekstem wiodącym w naszym studiu, jest 13 i 14 werset. Przeto kto rozumny, niech milczy. W tym czasie, tak, gdyż jest to czas zły, szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli. I aby Pan Bóg zastępów był z wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła i miłujcie dobro. Zapewniajcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan i Bóg zastępów nad resztką Józefa. Takie dosyć to dziwne, naród Boży. Ci, którym od dziecka wpajane jest prawo i zakon, ci, którzy z nim przebywają na co dzień, no nie wiem, czy wtedy, ale jak my znamy naród żydowski, to przecież prawo Boże mieli na czole, na rękach, na ramionach, wszędzie wykute, na odrzwiach, wszędzie, gdziekolwiek przechodzili, tylko było prawo, prawo, które mówiło dobre, złe. Dobre, złe. I teraz do nich mówi, rób, miłujcie dobro, a nie zło, szukajcie prawa, dobrego, a nie złego, tak jakby, gdyby to mówił do ludzi, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z Bogiem, którzy nie mieli z prawem Bożym do kontaktu, by to było normalne. To zresztą wydaje się rzeczywiście absurdalne, że Izraelici, którzy znali doskonale prawo, zresztą wiemy, że na przykład Torę, czyli tłumacząc znowu prawo, znali na pamięć, mieli niesamowitą wiedzę pod tym względem, zresztą tak samo z życia, to nagle wychodzi prorok, który mówi, słuchajcie, wy jednak tego prawa nie rozumiecie. To prawo to nie dotyczy waszego życia codziennego, prawda? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy patrzymy i badamy nawet same to słowo dobro i zło, to widzimy, że rzeczywiście Pan Bóg może pokazuje w tym momencie w księgę Amosa, że on inaczej widzi to dobro, inaczej widzi to zło. Tak? Czyli czasami w jaki sposób my wyobrażamy sobie prawo i to jest dobre i zło, może się okazać, że Pan Bóg zupełnie inaczej widzi te rzeczy, tak? Tak. Problem polega w tym, że po prostu to, co jest złe, to myślę, że to jest dobre. I po prostu chcą wiedzieć, żeby było to dobre. I to jest przykre, bo jednak zło zostaje złem i ma swoje skutki. I żeby odróżnić dobro od zła. I także dla każdego z nas też powinniśmy tak modlić, żeby Pan Bóg dał każdemu z nas mądrości, żeby odróżnić dobro od zła. Jest, wydaje mi się, taka dosyć powszechna skłonność do tego, żeby siebie wybielać. Jesteśmy z natury nastawieni na siebie, prawda, jako ludzie. Nawet jeżeli mamy dobre pobudki, człowiek po prostu jest tak zbudowany. A nastawiony na siebie zwykle z czasem zaczyna patrzeć na siebie
no w taki sposób, że nie jest tak źle, prawda? I ten obraz zaczyna odbiegać od rzeczywistości, to jak my siebie postrzegamy. I to z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc rośnie ta różnica. I w pewnym momencie człowiek dochodzi do sytuacji paradoksalnej, że cały czas sądzi, że postępuje zgodnie z wolą Bożą, że wszystko jest z nim w porządku, że robi to, co powinien robić. Tymczasem Bóg na niego patrzy i mówi, no ja nie mogę, Pismo Święte daje sporo takich świadectw, ja nie mogę znieść twoich i ofiar, czyli przenieśmy to na nasz współczesny język. Ja nie mogę znieść twoich nabożeństw, twoich kazań, twoich innych rzeczy. Mówi, raczej wolę, żeby prawo tryskało z twojego serca. Czyli oczekuje nawrócenia serca, a nie takich zewnętrznych tylko obrazów tego, co ma nam dać pozór nawrócenia. Niestety. Ja myślę, że tutaj sedno jest tego problemu utkwite w takim jednym słowie. Myśmy go tu dzisiaj już powiedzieli, przeczytaliśmy go, to zresztą Amos go napisał w tym właśnie 15 tekście. Tam jest nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. Mhm. Prawda? Bo to jest chyba sedno tej sprawy, żeby to pokochać. To jest, coś tak wydaje, wiecie, żyjemy w społeczeństwie chrześcijańskim, które się szczyci wartościami chrześcijańskimi. I te słowa, dzisiaj gdy czytamy, to wcale nie kojarzą mi się z tym, co się działo 3000 lat temu w Izraelu, ale z tym, co się dzieje dzisiaj wśród nas. I to nawet bym powiedział, nie dzieje się gdzieś tam na ulicach naszych miast, czy gdzieś na placach, ale co dzieje się tu, w naszym kościele. W naszym kościele, który uważamy, że jest kościołem ostatków, kościołem szczególnym, który ma szczególne poselstwo. Nie wiem, czy się potakujecie głowami, więc się zgadzacie, tak, prawda? Tak. Tylko mi się wydaje, że też tutaj jest istotne, żebyśmy rozumieli, że miłowanie, no właśnie, usuwanie, bo my też potem będziemy mówić o tym, jak możemy usunąć to zło, prawda, z naszego życia i zostać tutaj życia zborowego, z życia w naszych rodzinach, z mojego życia zło, jest tylko jedno lekarstwo. To jest tylko i wyłącznie obecność Chrystusa. Dokładnie kiedy ten Chrystus jest coraz więcej w naszym życiu, czyli On, który jest dobry, który w związku z Nim pojawia się miłość, to ta miłość wypiera zupełnie zło. Tak samo kiedy w Izraelu przychodził człowiek do świątyni i przynosił ofiary, po to właśnie, żeby Pan Bóg podczas składania ofiary oddalił od człowieka zło. I tak samo tam, gdzie jest Pan Bóg obecny, to tam Pan Bóg usuwa zło z naszego życia. Tak samo Chrystus, kiedy był na ziemi, co przede wszystkim robił? Właśnie usuwał zło. Nawet skutki zła, czyli choroby, powiedzmy tak, leczył. Tak samo przemawiał po to, żeby usunąć to zło z tego świata. Tak na ile się dało. A największy akt usuwania zła przez dobro to było śmierć Chrystusa na krzyżu. I wtedy było zło zupełnie zwyciężone, prawda? Więc tak samo jakby to nas uczy, żebyśmy rozumieli, że dokładnie przez miłość, czyli przez Chrystusa, przez Jego obecność w naszym życiu, Jego obecność w naszym zborze, w naszej rodzinie, możemy zupełnie usunąć zło z naszego życia. Tak, prorok Amos nam tutaj przytacza kilka konkretnych jakichś uwag, rad, jak to zrobić, porządek z tym grzechem, a jak zaprowadzić prawdziwą pobożność. I powiem wam szczerze, że mnie bardzo uderzyły jego słowa. Szczególnie tekst 23. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Powiem wam, że wziąłem te słowa osobiście do siebie. Mhm. Przyznam się tutaj wam wszystkim, że bardzo lubię głośno śpiewać. I nie wiem, czy to o mnie Amos nie pisze. Prawda? Że to jest przykre, że faktycznie czasami nie wiem, czy to nie jest, na tym nie polega, że odpowiednim posunięciem potencjometrów czy natężeniem głosu, chcemy czasem zagłuszyć to, co w środku nas boli, to, co chce się wydostać z nas. I dzisiejsza muzyka, nawet i ta kościelna, która jest odbiciem tej codziennej, w tym kierunku chyba zmierza. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ostatnimi tygodniami
dwa razy bodajże występował w naszym zborze nasz nowo zorganizowany chór zborowy. Tak. Zauważyliście, czym on się wyróżniał? To zwróciło waszą uwagę? Może takim spokojem, dostojeństwem. Prawda? Spokojem. To właśnie jest, na tym polega mistrzostwo, żeby głębie wydobyć bez wrzasku, bez krzyku. Spokój. Te dziewczyny, bo to były same kobiety, dziewczyny, śpiewały. One, ja znam, że mają głosiki takie, bardzo powiedziałbym, jeżeli chodzi o głośność, przeciętne. A jak wspaniale brzmiały. Wiecie, to się u nas nie szybko zdarza, żeby na nabożeństwie po pieśni bić brawo. Powiedzieliśmy amen i odezwały się brawa. Bo to było coś właśnie takiego. Coś bym chciał podkreślić, żebyśmy zastanowili się nad tym. Dzisiaj moglibyśmy bardzo tutaj podać wiele innych przykładów muzyki, jaka w naszym kościele ostatnimi tygodniami była słyszana, prawda? A charakteryzowała się ta muzyka trochę innymi walorami. To taki pierwszy, jakby taki, jakiś taki chyba namacalny jakby przytyczek Amosa w naszą codzienność, albo w naszą świątobliwość. Tak, no ja myślę, że nie jest to może, to co powiem nie będzie może najłatwiejsze dla wszystkich, ale czasami tak istotnie jest, że używamy pewnych środków, żeby zagłuszyć nasz wewnętrzny niepokój. Dlatego, że no, to jest bardzo proste. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, no to tego Boga słyszymy i czujemy. On w jakiś sposób jako głos naszego sumienia mówi nam, że pewnych rzeczy się robić nie powinno, albo się pewnych rzeczy robić powinno. Skłania nas do gorliwości też w postępowaniu w rzeczach świętych. Jeśli człowiek się niechybnie odsunie, prześlizgnie się z dala od tej bliskości, no to odsuwa się od źródła Bożego i Bóg oddziaływuje cały czas na Niego, ale już nie w takim stopniu intensywnym. Czegoś brak. Jest jakaś pustka. Trzeba ją czymś zapełnić. Czym? No albo trzeba się odwrócić, jak nawołuje Amos, zwrócić do Pana Boga, szukać Go, gdzie On jest, skoro Go tutaj blisko nie ma. Albo trzeba to zagłuszyć czymś, co da nam podobne, chociaż oczywiście nie tak samo wartościowe doświadczenia. Stąd też dzisiaj niestety w chrześcijaństwie bardzo popularna jest muzyka, ja nie chcę nikogo krytykować oczywiście, ale no, która czasami zagłusza emocje, tak? Która w pewnym sensie niewiele różni się od tego, co można by nazwać ogólnie muzyką świecką, prawda? A pytanie, czy powinna być jakaś różnica, czy to tylko treść słów mają odróżniać? No, wydaje mi się, że nie. Ktoś kiedyś bardzo mądrze napisał, że w odpowiedzi na pytanie, jakimi się kierować gustami, jaką muzykę my powinniśmy jako osoby wierzące mieć. I tam padła taka odpowiedź, niezwykle mądra, że powinniśmy wykonywać taką muzykę i w taki sposób ją śpiewać, żeby niebo i aniołowie mogli się do nas dołączyć. Żebyśmy mieli czyste sumienie, że oni mogliby z nami śpiewać, tak? No, pytanie, czy każdą muzykę aniołowie by przyjęli i czy majestat nieba, gdzie jest sam Bóg, czy rzeczywiście też będzie się ruszał na prawo i w lewo, prawda, bijąc brawo, robiąc różne rzeczy, czy tak wygląda niebo. No, z opisów, ja nie chcę mówić, że tak jeszcze też nie, ja tylko wiem, jak mówi Biblia. Biblia mówi, że jest to miejsce majestatyczne, prawda? Tak. Oczywiście, na temat muzyki moglibyśmy może jeszcze długo, ale nie, to jest treścią główną myśli. Proszę, Igorze. Tak. Mi się wydaje, że tutaj podsumowując to, co zostało powiedziane, mi się wydaje, że tutaj musimy akcent dać na szukanie Pana Boga, prawda? Szczere szukanie, tak, Pana Boga, gdy zwrócimy na słowa, które były wcześniej w naszych lekcjach księdza Ozeasza, 6 rozdział i tutaj 3 werset. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest, jak zorza porana. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Więc mi się wydaje, że tak samo podczas nabożeństwa, to jest główny cel, jest to, żeby naprawdę szukać Pana Boga z całego serca i umysłu i duszy. I wtedy ten Pan Bóg przyjdzie. I do tego jeszcze, wracając do tych słów, które tutaj mamy w księdze Amosa,
Mi się wydaje, że bardzo ważną rzeczą jest tutaj właśnie szukanie tej sprawiedliwości, prawda? Bo tutaj tak jest to pokazane w tych wersetach od 23 i 4. I wróciłbym do słowa, które powiedział Jezus. Mateusza 6 rozdział. W ogóle bardzo ciekawie to jest, Jezus przedstawia sprawę pobożności. I tu jest, może tylko trochę przeczytam parę wersetów. Baćcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłatu Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I gdybyśmy popatrzyli dalej w 6 rozdziale, od 5 wersetu, dokładnie tak samo jest mowa o modlitwie, tak? Kiedy mamy się modlić, to żebyśmy byli w tym oczywiście szczerzy i autentyczni. Dalej, kiedy od 16 wersetu, tak samo 6 rozdziału jest mowa o poście, gdzie tak samo dokładnie jest powiedziane, że kiedy pościmy, aby nikt nie wiedział, że pościmy. Więc właśnie o to chodzi, że kiedy jesteśmy pobożni, to że musimy być autentyczni w tym, prawda? I tak samo, żeby się nie myślili, że tym, co pokazujemy, to już jest to odpowiednie, tak? Musimy pamiętać, że przede wszystkim to jest przygotowanie naszej duszy i przygotowanie przed Bogiem po to, żeby być szczerym i otwartym na Pana Boga. I w tym momencie to, co robimy, będzie miało sukces i będzie to z prawdziwego zdarzenia czczenie, uwielbienie Pana Boga. Tak. I też bardzo dobry przykład dał nam Jezus. Kiedy był na ziemi, to on codziennie wiele godzin spędzał z Ojcem w modlitwach, tak? Chodził w góry. Tutaj możemy do lasu, jakoś przyroda, teraz już ciepło, tak? I właśnie szukać Jezusa, właśnie Pana Boga, właśnie w modlitwach, tak? Jak widzimy, że nie dotknęło Jezusa to zło. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo dużo godzin spędzał w rozmowie z Ojcem, tak? Oczywiście nie mówię się o tym, żeby teraz my całymi nocami modlili się, ale najważniejsze właśnie to, co na sercu, żeby naprawdę od całego serca szukać Pana Boga. Tak. Myślę, że takim podsumowaniem tego będzie takie zdanie, które tutaj autor nam przytoczył. Wezwanie szukajcie Pana jest jednoznaczne z wezwaniem szukajcie dobrego. Mhm. Przejdźmy teraz do dalszych tematów, bardziej może prozaicznych, które tutaj w Księdze Amosa znajdujemy. No bo to wołanie proroka, jego apele musiały się spotkać z jakąś reakcją. Wiemy, że on to robił w centrum kultu Izraela ówczesnego w Betelu, gdzie była jedna, właściwie główna świątynia dla Izraela, ustanowiona przez Jeroboama I założona, a Jeroboam II, za którego czasu to się dzieje, był tym królem, który był dosyć, wydawałoby się, wtedy mocno na stronie osadowionym. Miał nawet pewne sukcesy militarne w wojnach z Asyryjczykami i był to król, który mógł się cieszyć dobrym poszanowaniem w społeczeństwie. On to właściwie zawiadywał tą świątynią, bo to była z rozkazu królewskiego świątynia, którą nadzorował kapłan, który był przez króla ustanowiony. To nie był kapłan z rodu Lewitów ani z rodu Arona, ale to był kapłan ustanowiony przez króla izraelskiego, który miał tym tam gospodarować, pilnować i miał też z tego odprowadzać zyski. To był bardzo dobrze prosperujący i pilnowany interes w ówczesnym Izraelu. I przychodzi taki pastuch z Judy i munci tam coś. Zniechęca ludzi do tego, żeby w tym biznesie uczestniczyli. Pewnie ilość ofiar spadła radykalnie. Pewnie Izraelici zaczęli myśleć, czy to, co oni robią, przynosząc te ofiary, kupując je u kapłanów, dając za nie odpowiednie sumy pieniędzy, przynosząc do świątyni, czy to jest to, co się Bogu podoba, czy to jest to szukanie Pana. Zaczęli pewnie myśleć, to też byli ludzie rozumni. I bardzo szybko to się spotkało z reakcją.
kapłan Amazjasz, który tam wtedy był najwyższym kapłanem z postanowienia Jeroboama, musi zareagować. Występuje przeciwko Amosowi. Co ty to mówisz tutaj tyle? Kto to wysłucha? Tego tutaj wyraża się, kraj nie może znieść wszystkich jego słów. Pisze do króla Jeroboama. Widać wyraźnie, że tu Amos kieruje poselstwo do Amazjasza wyraźne i w tym momencie i w zasadzie do tego narodu izraelskiego, wiadomo, ale to burzy cały system religijny Amazjasza, który on był tym, który nie tylko który uczestniczył, ale to on prowadził cały ten system. Tak? I mi się wydaje, że często w naszym życiu, jeżeli ktoś przychodzi nagle chce burzyć cały nasz system religijny, to mu wtedy mi się wydaje, że często tak samo reagujemy. Tak, tak. To wiecie, no ja tu widzę no, lustro prawie, że. No dokładnie. Prawie, że wierne odbicie. No, Amos mówi, Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Wiecie, my daleko nie musimy szukać. My mamy też często takich posłańców, którzy nam mówią, że jesteśmy Babilonem, że jesteśmy wszetecznicą, że jesteśmy odstępczym ruchem, że nic nas dobrego, że kto jest tylko, kto żywy, kto rozumny, niech ucieka. Tylko, że jest różnica. To jest właśnie na tym rzecz polega, że Pan Bóg daje takie poselstwo, ale nie po to, żeby się go nie dało odróżnić, tylko po to, żeby ono w jakiś sposób oddzieliło tych, którzy mają bojaźń Bożą w sercu. To znaczy, jest inny przykład. No, prorok Jeremiasz nawoływał Izraelitów do tego, żeby wyszli poza mur i żeby się poddali Chaldejczykom. No, to był Babilon. Właściwie, jak się patrzy na historię Pisma Świętego, to nie ma chyba większego duchowego wroga Izraela niż Babilon. Tymczasem Jeremiasz nawołuje, że już, że to się musi stać, że, nie, że to jest nieodwołalne i że przeżyje ten, kto wyjdzie poza mur, a wtedy było oblężenie przecież miasta, i się podda Chaldejczykom. To jest jawne wzywanie do dezercji. Tak. To jest no, nic dziwnego, jak ktoś do tego typu rzeczy nawołuje, no to pierwsza myśl to będzie taka, albo zwariował, albo go opłacili, jest zdrajcą i udaje, że prorokuje. Tak? Nie, możemy tylko przypuszczać, że było więcej ludzi, którzy podobnie działali, chcąc jakby sprawić, żeby się Jerozolima poddała. Ale jak się popatrzy na to, co wcześniej Pan Bóg mówił do tychże samych Izraelitów w Jerozolimie, tak? Kierował do nich jedno po drugim wezwanie, nawróćcie się i przestańcie tak czynić. Tak? Jedno po drugim. I Pan Bóg zapowiadał, nie chcę was karać, ale będę musiał. Prawda? To wszystko widać, tam jest to napisane. To wreszcie, kiedy się postawi Jeremiasza, to widać, że pewna miara została przekroczona i Pan Bóg mówi, teraz was uratuję, ale już nie za darmo. Teraz poddam was czyszczeniu, tak? Bardzo bolesnemu i musicie wyjść. I myślę, że człowiek bogobojny wyczuje wezwanie drugiego bogobojnego człowieka. Jak to z ducha, no to inni z ducha też będą jakby wiedzieli, że to jest od Boga, prawda? Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo pewnie wracając do Amosa od Jeremiasza, który tu taką dygresją jest bardzo, bardzo odpowiednią, wracając do Amosa, na pewno nastąpiła taka pewna weryfikacja. Mhm. Kto to jest, skąd jest? Okazuje się, że to ani żaden absolwent żadnej szkoły, żadnego seminarium, ani żadnej uczelni wyższej, ani praktyki nie miał u żadnego kaznodziei, a u żadnego proroka. Więc skąd przyszedł? Prosty prorok. Prosty pasterz. Prosty pasterz, więc albo mu się w głowie pomieszało, albo naprawdę musiał Bóg mu to powiedzieć, przekazać. I teraz trzeba tylko porównać, jak to się ma do wszystkiego, co Bóg mówi. Bo my takich dzisiaj mamy też proroków bardzo często. I musimy w jakiś sposób ich odróżnić. Co to jest? Czy to jest głos Ducha Świętego, czy to jest głos ducha diabelskiego? Jeszcze tylko może dwa słowa dopowiem, bo to może jest
warto to dopowiedzieć do tego, co mówiłem przed chwilą. Prawdziwy prorok Boży często mówi rzeczy trudne. Jest napisane, że prorocy zapowiadali rzeczy trudne, bo Pan Bóg, Panu Bogu zależy na zbawieniu ludzkości, a nie na bawieniu ludzkości. Pan Bóg chce dać ludziom to, co najlepsze, ale jakby tylko ją bawił, no to ludzkość by dotarła do takiego stanu, że się nic z nią nie da zrobić. Ale to nie o to chodzi. Owocem takiego wezwania zawsze powinno być szukanie Boga i nawrócenie do Pana Boga. Mm-hmm. Owoc sam z siebie powinien przynieść już jakieś poselstwo. To jest jedno, prawda? Czyli patrzymy na owoce. Jakie są owoce wezwań tych proroków, czy samozwańczych, czy też nie, my nie wiemy. Jeśli są złe owoce, no to już jest jakaś wskazówka. Po drugie, jeszcze tylko kończąc, prorok może wzywać do rzeczy rewolucyjnych, jak Amos czy Jeremiasz, nawet czasami niepojętych, ale nie będzie wzywał do podziału. Nie będzie dzielił ludzi i mówił, tak, że jedni są lepsi od drugich. Będzie wzywał, pójdźcie za Panem. Myślę, że tu jest ważne też, żebyśmy osobiście umieli się do tego ustosunkować. Jeżeli prorok mówi mi, że ja robię to źle, że grzeszę, że kogoś gorszę, to jaka jest moja reakcja? A tak na niego? To jest oszołom? To jest jakiś tam buntownik? Ale może pomyślę, czy faktycznie on nie ma racji. Czy w moim życiu wszystko jest takie doskonałe i piękne? Czy on nie ma racji? Czy wszystko jest już, czy nic nie ma już do zmienienia, do poprawienia w moim? Bo no, najłatwiej by nam, najczęściej nam tak by się chciało od razu kontratakiem odpowiedzieć, jak nas atakują. Ale uderzmy się w piersi. Nikt nas nie jest bez winy. I postarajmy się usłyszeć może w tym jakąś wskazówkę od Boga. Amos tutaj zwraca nam na jeszcze jedną bardzo znamienną rzecz uwagę, że przyjdą takie czasy w tych wszystkich nieszczęściach, które czekają Izrael, czyli lud Boży, przyjdą takie czasy, że nastanie czas głodu. I wtedy to było normalne, że w czasie najazdów, w czasie ataków, najeźdźca niszczył winnice, niszczył pola, niszczył wszystko, co mogło być podstawą wyżywienia narodu, niszczył magazyny, spichlerze i nastawał czas głodu po takim czymś. Bo jeżeli nie zniszczyli, to zabrali wszystko. I to było całkiem normalna była to reakcja, prawda? Ale tutaj mówi o innym głodzie. Głodu słowa. Jak to możemy dzisiaj coś takiego zrozumieć? Czy coś takiego nam może zagrozić w naszych czasach, w XXI wieku? Właśnie w naszych czasach to mamy jakby Biblię, mamy jakby można powiedzieć, że dużo słowa, w dostatku mamy słowo Pana Boga, ale jednak jak mówi Pan Bóg i Biblia, to że nastanie właśnie taki czas, kiedy będzie brak i będzie głód, jak będą ludzie odczuwali głód, właśnie pragnienie Słowa Bożego, ale nie będą mieli dostępu do Niego. A z jakiego powodu? Dlaczego tak się stanie? W naszych czasach to ludzie nie doceniają tego Słowa, które Pan Bóg dał dla każdego z nas. Nie czytają to Słowo. A kiedy nastąpi taki czas, kiedy będzie brak tego słowa, to ludzie po prostu będą szukali, nie znajdą. I tylko wtedy docenią, na ile to jest duży skarb, który dał Pan Bóg dla każdego z nas, właśnie Jego słowo. Chrystus powiedział, że On jest chlebem żywota. Że jeżeli ktoś chce żyć duchowo, to tylko i wyłącznie Chrystusem. I Chrystus zrobił bardzo ciekawą parafrazę do manny, która była puszczona Izraelitom przez 40 lat. I ta manna była tym, co wystarczało zupełnie, kompletnie całemu narodowi, po to, żeby mogli funkcjonować fizycznie. I w tym momencie, kiedy brakowało chleb, to automatycznie widzieli, że to jest koniec ich życia. Tak samo to, co jest zapisane, jest bardzo przemowne dla Izraela, dlatego że wiedzą, że dokładnie, jeżeli chcą żyć duchowo,
jeżeli chcą w ogóle żyć, to i tak samo właśnie jak żyć duchowo, jest tylko i wyłącznie potrzebne po to, żeby właśnie szukać Pana, który jest pokarmem. Tak? I to jest niesamowicie istotne, dlatego żebyśmy tak samo istnieli, w ogóle to nie tylko duchowo, tak? Pod każdym względem. To przede wszystkim jest bardzo ważne, jest właśnie życie duchowe, ale tylko i wyłącznie duchowo możemy żyć wtedy, kiedy będziemy naprawdę spożywać ten prawdziwy pokarm, czyli Jezusa Chrystusa. Ja tutaj zwróciłem uwagę na taki jeden mały akapit w naszym podręczniku. Przeczytam go. Cały lud będzie rozpaczliwie poszukiwał słowa od Boga. Tego samego słowa, które lekceważył, gdy wypowiadał je prorok. My jako Kościół Ostatków mieliśmy proroka, mamy proroka, który swoje poselstwo wypowiedział dość dawno temu już. Bo już prawie 100 lat temu, jak ucichł głos tego proroka. Szczególnie dotknie to młodych ludzi. I to mnie tutaj właśnie zaniepokoiło. Podczas gdy poprzednie pokolenia słyszały słowa Pana i odrzuciły je, te młodsze nigdy nie będą miały okazji usłyszeć proroczego zwiastowania. Wydaje mi się, że nawet nie tylko to wezwanie prorocze, ale nawet sama Biblia mówi o tym, że taki głód albo głód, który przyniesie skutki tragiczne, bo ten głód nie zostanie zaspokojony, on nastąpi. W różnych formach, przypowieściach. No, Chrystus na przykład mówił, podał kiedyś przypowieść o 10 pannach. Tam o głodzie mowy nie było, ale o tragicznych skutkach nieprzygotowania we właściwym czasie to już tak, prawda? Wszystkie panny zasnęły. Wszystkie jakby panny niejako były nieprzygotowane w tym sensie, że po prostu pospały się od zwlekania przyjścia Pana Młodego. No, ale jak się wszystkie nagle obudziły, to 5 z nich było przygotowanych. Wydaje mi się, że głos proroka jest darem. Ludzie czasami różne rzeczy mówią na ten temat, ale w gruncie rzeczy duch proroctwa, tak jak się na niego patrzy, jest autorem przekazującym głos Boga dla człowieka. Więc czy to było kiedyś w historii, czy dzisiaj, no jest to dar po to, żebyśmy z niego korzystali. Kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie rzeczywiście za późno. Jeszcze Igorze, krótko bardzo, tak, krótko, proszę. Mi się wydaje, że właśnie ten głód to jest Duch Święty. Bo często mamy Pismo Święte, mamy proroctwa, czytamy je i co z tego? Mi się wydaje właśnie, że kiedy Duch Święty on przychodzi, otwiera nasze oczy, to wtedy rozumiemy, co te proroctwa oznaczają i jak one się odnoszą do naszego życia osobiście. Tak? I mi się wydaje, że tu jest to, żebyśmy szukali cały czas tego Ducha Świętego, żebyśmy mieli cały czas łączność z tym Duchem Świętym i tak samo dbali, żeby On był w naszym zborze, w naszej rodzinie, bo jak przerwiemy tą łączność, to pytanie jest, czy On znowu przyjdzie do nas. Tak. Kończy się poselstwo Amosa jednak zapowiedzią optymistyczną, chociaż nie dla wszystkich, bo dla Izraela to była zapowiedź dosyć tragiczna. Nie wiem, czy zauważyliście, że Izrael ostało się 10%. Zawsze jak bierzemy pod uwagę jakiś kataklizm albo jakąś straszną tragedię, to mówimy o zdziesiątkowaniu jakiejś populacji. A tu nie co dziesiąty zginął, tylko co dziesiąty się uratował. Czyli 10% to jest naprawdę bardzo mało. Trochę lepsze perspektywy są dla Judy, którymi też kończy prorok Amos. Juda, chociaż też bardzo skromnie, ale jest odbudowana. I Juda jest tym zwiastunem ciągłości zbawienia Bożego. Bo to w Judzie, z Judy ma wyjść Odkupiciel, ten, który ma nieść nadzieję całemu światu i aż do dzisiaj. Jezus Chrystus, który jest tym potomkiem i tą nadzieją wtedy Izraela i nas dzisiaj. I ta nadzieja dla nas istnieje wszystkich. Uchwyćmy się jej mocno i pamiętajmy o tym, że mamy szansę przeżyć, jak spotkamy Pana, jeżeli będziemy Go miłować, miłować Jego wolę, Jego prawo. To niech będzie sennem i kwintesencją naszego dzisiejszego studium. Dziękuję bardzo. I Igorze, poproszę Ciebie o modlitwę na koniec. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś miłościwy, dobrotliwy. Panie, że Ty kochasz nas. Za to, że Ty, Panie, chcesz, żebyśmy lgnęli do Ciebie całym sercem i duszą i umysłem. Panie, byśmy mogli prawdziwie Ciebie czcić i uwielbiać. Panie, daj, byśmy mogli być pełni Twojego Ducha Świętego. Abyśmy mogli, Panie, zawsze przychodzić do Ciebie, wiedząc, że u Ciebie jest
zbawienie. U Ciebie, Panie, jest nasz ratunek. Oddajemy się w Twoje ręce, Panie. Dziękuję za to, że Ty przemawiasz do nas przez Twoje słowo, przez Twoich proroków, Panie, tylko wtedy, kiedy był w kryzysie Izrael, tak samo w naszym życiu dzisiaj. Panie, daj, by Twój Duch Święty był wśród nas. Był w nas, Panie, i budził nasze umysły, nasze serca do szukania Ciebie całym sercem, umysłem i duszą. Oddajemy się w Twoje ręce i my Ciebie uwielbiamy i wywyższamy. Błogosław, Panie, cały sabat jest przed nami. Niech będzie Twoja chwała na wieki. Amen. 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 Dziękuję serdecznie wszystkim moim przyjaciołom i naszym widzom za cierpliwość i życzę Wam, abyście wytrwali w tym szukaniu Pana i również Wam życzę znalezienia się w tej komfortowej sytuacji, kiedy nie będziecie się musieli obawiać spotkania z Panem i będziecie żyć. Za tydzień już kolejne studium z cyklu Małych Proroków. Tym razem będziemy uczyć się i omawiać proroctwo proroka Jonasza. A tytuł studium jest Bóg pragnący przebaczać. Zapraszam serdecznie.